Tak, pokażę wam, jak to w Wilkowie było. Pokażę wam wszystko, jak hodowaliśmy. To już otworzyłem, żeby czasu nie tracić. Jak kiedyś w Wilkowie hodowaliśmy świnki. Tutaj widzicie, są chlewiki. O, tu się krówki pasły. Tu dalej jest stoisko takie. Tak, tutaj były cztery świnki. W Wilkowie wszystko mieliśmy. Zwierzątka. O, tutaj jest awaryjne wyjście dla świnek. Tak, to się otwiera. Świnka musi poprosić, żeby je otwarte, albo się zostawia otwarte, wtedy świnka sama wyjdzie. I jakby był pożar czy coś, to tutaj wyjściem awaryjnym wychodzi. Tylko musi tak skopa musi tą deskę wyważyć. Ale świnka umie kopać. A byczki, tutaj jeden byczek się zmieści. I tak dalej. Tu jest beczka okulatna. Zobaczymy, co w niej jest. Nie wiem, jakiś śród. Tu przyniosłem sobie z lasu. A wolno, bo z lasu prywatnego to mogę znosić z lasu, co mi się podoba, mojego lasu. I tak, na opał naturalnie, nie? Będzie na opał. I pokażę wam dalej. Tam ja jeszcze nigdy nie był. Dopiero dzisiaj w las. Pierwszy raz. Zobaczcie, co tu się dzieje. Co tu się dzieje. O. Tutaj leżą worki. Tu jest tajne przejście dalej. Zaraz tam przejdziemy tylnym włazem. Widzicie, o. Ja już te klucze noszę i tutaj otworzymy, zobaczymy, o co tu chodzi. Patrzcie, jaki chlewik. O, tutaj nie wiem, co tu się trzymało w Wilkowie. Napiszcie, tu pieska można trzymać, jednego pieska, takie schronisko. Tak myślę, że ja tu schronisko otworzę w tej rezydencji. I tam dalej można drugiego pieska trzymać. Takiego wielkiego pieska. Nie? Albo trzy pieski tam, które się nie rozumieją z tymi trzema pieskami. I tam jeszcze jest. Tu położymy łódkę, tak? O. I tak dalej. Właśnie. Tutaj. A, widzę, że tutaj się coś działo się. Patrzcie. To chyba tu piesków nie było. Tutaj jakieś inne zwierzaczki były. Ptaszki, bo ptaszki mają piórko. Tylko co to jest? Kto wie, co to były za ptaszki z takimi piórkami? Ja nie wiem. Dalej idziemy do posiadłości w Wilkowie. Patrzymy, co tam się dzieje dalej. Tu jest to wyjście awaryjne dla świnek. Tutaj zobaczymy, co tu się dzieje dalej. Tu są cegły. Jakaś antena. I płot. O, tam są siatki z płotem. To się przyda do czegoś. Tutaj jak to się otwiera się mechanizmem specjalnym. Ach, nie chce się otworzyć. A nie będziemy otwierać. Za ciężko jest. Kiedy indziej. No. Tak. Kiedy indziej otworzymy. Tam są inne pomieszczenia w Wilkowie. Tak. Tam można coś trzymać. Gwóźdź. Trzeba podnieść gwóźdź i go schować po Bożemu. Kotek, co robisz? Trawkę jesz, co? Pokaż ludziom, jak trawkę jesz. Ja krówek nie potrzebuję. Kotki robią robotę za krówki. O, uciął tą trawę. To ładnie, idziemy dalej. Tutaj, o, drzwi się rozpadły się, muszę tu przybić, bo gwóźdź się ułamał się. O, tutaj ja to nie mam problemu, to się zrobi. To się zrobi. Ale gwoździe trzeba zbierać. I tu kłaść gwoździe. Powiem wam, coś wam pokażę. Tak się zastanawiałem, jak tam, o, tam było okno. Jak tam wyjść, nie? Nigdy tam nie byłem.
I myślę sobie, tu wejścia na górę nie ma, tam wejścia na górę nie ma. No i przestawiłem drabinę i teraz pierwszy raz w życiu ja tam będę wchodzić. Możecie być świadkami, bo ja nie wiem, co tam jest, nie mam pojęcia. Razem zobaczymy, co tam jest, co tam będzie. Jakieś kłody. O. Jakieś kłody wielkie i siano. Co tutaj w Wilkowie się działo, patrzcie. Tutaj chyba było magazynowane to coś jako pokarm dla zwierzątek. Idziemy dalej. Zobaczymy, czy nie spadniemy. Unia Europejska nakazała schodzić z drabiny przodem. Wlazłem. Pierwszy raz tutaj jestem. Teraz jesteśmy wysoko. O, tak. Tutaj baterie słoneczne sobie położę. Będę miał własny prąd. Takie skarby tu się dzieją. Ktoś tu podparł starą belką. Po co ktoś tu podparł? Co to groziło zawaleniem, czy co? Nie, przecież to faktycznie tam gwóźdź wbił ktoś. No tak na wszelki wypadek. Jakby to groziło zawaleniem. Idziemy dalej. A czy ja mogę po tym chodzić? Czy to się nie zawali pode mną? To jest dopiero pytanie. A może po tych deskach trzeba chodzić? Czasami takie systemy ja widział, że po deskach trzeba chodzić. No. Tak. Dachówki. Sprawdzimy. O, sprawdzimy. Nie są nieruchome. Dobrze się trzymają. To deszcz nie napada. No i tam dalej nic nie ma, ale można tu też zrobić pomieszczenie magazynowe, nakłaść różne rzeczy, opony, nie opony i tak dalej. Tylko później trzeba je znowu zwalić. O, beczka też mi się przyda do czegoś. Metalowa czy nie metalowa? Metalowa. Co to było? Co to są za roślinki dziwne? Co to takiego jest? O. Jakieś dziwactwo. A to jest całe. Co to za dziwactwo jest? Robal lata. Patrzcie. Kto wie, co to jest? To mi wygląda na mini dynię. Słuchajcie, muszę ostrość zrobić palcem, bo nie widać. O, teraz widać. To jest wszystko suche, to jest leciutkie, suche. Tam tego pełno leży. Pełno tych dziwnych roślinek leży. Nie wiemy, co to jest. Teraz ja wam proponuję, że ja kamerę zanim będę złaził. Tak w ogóle drabina krzywo stoi. Zanim będę złaził, to ja telefon wyłączę. Wyłączę telefon. Co myślicie o tym? O tym pomyślę, żeby tutaj na ten garaż baterie słoneczne postawić. Te panele solarne. Tam się ich trochę zmieści i będę miał swój własny prąd Boży, ponieważ płynący z góry. Ja myślę, że tak jak każda bateria daje 300 W, nawet 380, no to tu wejdzie ich z 5, kolejne 5 i kolejne 5 na ten jeden dach, a tych dachów to pełno jest w Wilkowie. Nie? Także tutaj już będzie ich 15 i na każdy dach w sumie można na taki dach z lepszej budowli, na przykład tej murowanej, o, nie? Można by taką taką baterię postawić i tutaj będę miał swój agregat prądotwórczy. No. Wtedy nie będę musiał brać prądu od firmy prądowej.